Luty rozpoczyna się bardzo mroźną pogodą. Dzisiaj termometry na południu, na wschodzie Mazowsza i przede wszystkim na Lubelszczyźnie pokazywały minus 20, miejscami minus 21 stopni. W tej chwili też jeszcze utrzymuje się, zwłaszcza w Polsce południowej i wschodniej, dwucyfrowy mróz, a w ciągu dnia wszędzie będzie mroźno. Temperatura powyżej zera jedynie w pasie Wybrzeża, 0 w Szczecinie, a poza tym od minus 5 na krańcach wschodnich do minus 1 stopnia na Pomorzu Gdańskim. Będzie można wciąż liczyć na sporą ilość słońca, chociaż stopniowo też do Polski przybywają od zachodu chmury. Padać jednak dzisiaj jeszcze nie powinno. Większe zachmurzenie na północy, na zachodzie i częściowo też od Podkarpacia po Małopolskę. Poza tym jeszcze bardzo dużo promieni słonecznych, chociaż zacznie mocniej wiać. To jest zapowiedź tego, że pogoda nam się będzie w kolejnych godzinach już zmieniać. Silniejszy wiatr w drugiej części dnia na północnym zachodzie. Tam chwilami możliwe są porywy do mniej więcej 55 km na godzinę. A ciśnienie dzisiaj bez większych zmian wyniesie w południe w Warszawie 994 hektopaskale. Jutro zmiana pogody, zrobi się cieplej, dlatego że front atmosferyczny, który wejdzie nad Polskę w zasadzie już w nocy, wypchnie tą arktyczną, bardzo zimną masę powietrza na wschód i ta dzisiejsza noc już też nie będzie aż tak mroźna. Maksymalnie spodziewamy się spadków do minus 11, minus 10 stopni. A jutro w dzień mróz utrzymywać się ma tylko na Suwalszczyźnie. Tutaj minus 2 stopnie, poza tym będzie cieplej od 0 do 3 stopni w Polsce południowej. Niestety nad Polską będziemy mieć fronty z chmurami i z opadami. To będą nie tylko opady śniegu, ale też opady przejściowo deszczu ze śniegiem, opady marznącego deszczu, więc na drogach zrobi się znowu bardzo ślisko, zwłaszcza w Polsce południowej i w centrum, bo na północy będzie padał z uwagi na tą niższą temperaturę w dalszym ciągu śnieg. Spodziewamy się, że w pasie mniej więcej od Warmii po Podlasie przybędzie kolejne 8 cm świeżego śniegu. Wiatr silniejszy w regionach północno-wschodnich i na wybrzeżu. Tutaj porywy do 50-55 km na godzinę, a ciśnienie bez większych zmian. W środę spodziewamy się kolejnej porcji opadów, no a najważniejsza informacja jest taka, że przejściowo spodziewamy się też bardzo dużego ocieplenia, dlatego że w środę na Śląsku termometry mogą pokazać nawet 9 stopni. Podobnie będzie w Małopolsce, tam na termometrach 8 stopni, ale i w głębi kraju od 4 do 6. Znowu pojawią się opady i to nie tylko śniegu, ale deszczu, mrzawki niestety marznącej, więc no niestety ten tydzień zapowiada się z dużymi utrudnieniami dla kierowców. A pod koniec tygodnia wraca bardzo silny mróz. Do zobaczenia.